Hola, ¿cómo estáis? Witam w kolejnym odcinku. Ablo español. Yo contigo, tu conmigo. Tak śpiewa hołbiony w całym hiszpańskojęzycznym świecie Alvaro Soler przez swoje fanki, ale fanów też, w piosence, którą nagrał z zespołem Morat. I cóż znaczy te tutaj piosenki? Yo contigo, tu conmigo. W końcu w radio, czyli en la radio, tak często można ten utwór usłyszeć. I tak, jest to N la radio, bo po hiszpańsku radio jest rodzaju żeńskiego. No więc tytuł ten znaczy: Ja z tobą, ty ze mną. Bardzo prosto, bardzo chwytliwie. I tymi właśnie rzeczami, czyli zaimkami osobowymi, zajmiemy się w tym odcinku. Zaczniemy egoistycznie, czyli od tego, jak powiedzieć ja. Ja to po hiszpańsku yo. Dio. Ale jak powiecie: yo. Też wszyscy was zrozumieją. Ty to po hiszpańsku tu. Tu. Ale tutaj trzeba uważać i dać zawsze akcent nad u. A to po to, żeby odróżnić ten zaimek osobowy od zaimka dzierżawczego, tu już bez tej tyldy, który oznacza twój, twoja. Ale zaimkami dzierżawczymi zajmiemy się w innym odcinku, żeby nie robić wszystkiego naraz. A więc dio i tu mamy przerobione, i co dalej? Dalej jest on czyli L. L. I tu też trzeba pamiętać o akcencie, dlatego że jak go nie damy, będziemy mieli L rodzajnik określony rodzaju męskiego. A więc koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby ten akcent tutaj dawać, tę kreseczkę. Kolejno mamy edia, ella. ella, czyli ona. I tak dobrze nam idzie, że już możemy zacząć przerabiać liczbę nogą. Pierwsza osoba liczby mnogiej to my. A my to po hiszpańsku nosotros, nosotros. Wy zaś, czyli druga osoba liczby mnogiej, to po hiszpańsku vosotros, vosotros. I możecie się zastanawiać, co to takie długie? Po co im takie długie te nazwy na my i wy? Ci z Was, którzy znają francuski albo włoski, też mogą się dziwić, dlaczego tak długie są te zaimki. Po co to wszystko? W końcu w języku francuskim jest nu i w, a po. Włosku jest to noi i voi. Dlaczego więc w hiszpańskim jest to aż tak długie słowo? Nie wystarczyłoby nos i vos? No i już wyjaśniam, oczywiście byłoby to nos i vos, logicznie rzecz biorąc, ale dawniej nos i vos było zarezerwowane dla arystokracji, szlachty. To oni mogli o sobie mówić my. Bardzo to królewskie, jak się mówi o sobie my. Zamiast ja albo mogli w sposób grzecznościowy zwrócić się do drugiej osoby szlachetnie urodzonej wy. A więc tak o sobie i do siebie mówili i żeby odróżnić tę sytuację od takiej, w której było ich więcej i mówili o sobie jako my. Nie tylko ja, ale ja i towarzystwo, albo zwracali się do kogoś i mówili nie tylko wy, ale wy i towarzystwo. Dodawali do tych zaimków otros. Otros, czyli inni, dosłownie Inni I w pełnym wydaniu znaczy to dosłownie my inni i wy inni, żeby rozróżnić, że nas i was jest więcej, a nie mówimy tylko o sobie albo do kogoś jako o jednej osobie. Dlatego więc my i wy są tak długimi zaimkami w języku hiszpańskim, ale za to oni już jest bardzo łatwo i logicznie zapamiętać. Bo oni to edios. Edios. I tym sposobem przerobiliśmy podstawowe zaimki osobowe w języku hiszpańskim. Mówiłem, że proste. Wróćmy jednak na moment do tytułu naszej piosenki. Yo contigo, tu conmigo. I zajmijmy się tą drugą częścią, czyli z tobą, ze mną. W tym przypadku spójnikiem łącznym oznaczającym z, z kimś jest con. Ze mną będzie to conmigo, conmigo. Z tobą zaś to contigo contigo z nim to kon él kon él z nią zaś con ella con ella idąc dalej tym tropem z nami to con nosotros con nosotros z wami con vosotros con vosotros i z nimi kon ellos con ellos I w tym miejscu możecie zacząć się zastanawiać, dlaczego pierwsze dwie formy były tak dziwne i długie. Po co jeszcze to go na końcu? Dlaczego nie mogłoby być con mi albo con ti, A zamiast tego jest conmigo i contigo. Otóż pochodzi to od łacińskiego mecum i tecum, czyli ze mną z tobą. Już w łacinie łączyło się to cum, czyli con, bezpośrednio z zaimkiem. Stąd łacińskie vademecum oznacza podążaj ze mną, idź ze mną, idź za mną, ja cię poprowadzę. My używamy tego słowa często jako przewodnik i nie do końca wiemy, od czego pochodzi. A pochodzi właśnie od tego złączenia spójnika cum z zaimkiem. I w hiszpańskim właśnie te dwie pierwsze osoby pozostały tak jak w łacinie, złączone za imki ze spójnikiem con. Czasami można jeszcze usłyszeć consigo, consigo, ale to w takim znaczeniu, że on czy ona wzięli coś ze sobą, albo że mają coś ze sobą, a nie że ja na przykład idę z nim albo idę z nią. Ale raczej o wiele częściej spotyka się con el, con ella. Tak jak mówiliśmy wcześniej. No i to by było na tyle. Ja się już z wami żegnam i dziękuję. Mam nadzieję, że klikniecie przycisk subskrybuj, żeby mieć stały dostęp do nowych filmików ablo español. No i mam też nadzieję, że Alvaro Soler nie obrazi się na mnie, że wykorzystałem tytuł jego piosenki do nagrania tej lekcji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.